Wartek na suwalskim odcinku drogi krajowej nr 8, wiodącym w kierunku południowym, niczym zjawa pojawiło się jadące pod prąd Audi. Siedząca za kierownicą 37-letnia kobieta kompletnie pogubiła się na skrzyżowaniu Kowalskiego i Pułaskiego. Nie uwaga, a może po prostu nadmierny pośpiech sprawiły, że kierująca samochodem zarejestrowanym na Litwie zignorowała ustawiony na ulicy Kowalskiego nakaz skrętu w prawo i bezrefleksyjnie skręciła w przeciwną stronę. Parę sekund później, lub jak kto woli, parę metrów dalej, niecodzienną podróż uniemożliwili jej mundurowi. To bliskie i z pewnością zaskakujące spotkanie z polską policją zakończyło się dla nieuważnej kierującej mało gościnnie, mandatem oraz paroma punktami karnymi.